Nie ma Andrzej Sokalski, MKZ Unia, Eryk Maj, AZ Supra Brokers, kategoria wagowa 74 kg. Proszę Państwa, przypomnijmy, to jest styl wolny, a po dotychczasowych raz, dwa, trzy, czterech, pięciu walkach prowadzi AZ Supra Brokers na punkty 13-7. No i teraz jest chyba bardzo dobry moment, by gospodarze zniwelowali tę stratę, by tutaj jeszcze kibice mogli mieć emocje, mogli tutaj poczuć fakt, iż gospodarze mogą odwrócić losy meczu i powalczyć o te inauguracyjne zwycięstwo, tym bardziej, że ten mecz toczy się przed własną publicznością. A zobacz, tak, Grzesiu, tutaj ci przerwę, rozejrzyj się dookoła, wśród, za nami całe trybuny wypełnione, po bokach również, także naprawdę dużo sympatyków zapasów tutaj przyszło pooglądać nasz Raciborski Klub. Jeszcze się tak rozglądam, to widzę różnych pasjonatów zapasów z całego Śląska i nawet dalej. No są medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy, jest trener Stanisław Krzesiński, jest trener i były zawodnik, trener Kopański oczywiście. No oni też, no nie chyba, na pewno kibicują Unitom, kibicują Raciborzanom. Widzę trochę zafrasowane miny, ale spokojnie, to jeszcze wszystko może się tutaj zmienić. Te wróćmy do walki, teraz widzimy tutaj zawodnika w kolorze niebieskim z Wrocławia, pasywnego, czyli on będzie bronił się w parterze, a tutaj Andrzej już złapał uchwyt wózkowy, dwa punkty zdobywa, kolejne, nie ma dwa punkty, bo nie przetoczył, ale teraz kolejne dwa punkty, tak, 4-0. I czy on skończy tym chwytem jednym całą walkę, zobaczymy, kolejna próba na lewą stronę, na prawą przeskakuje, cały czas tutaj dynamicznie i oszukuje i znowu kolejne dwa punkty, tak, brawo, brawo, widać. A sędzia już pokazywał, że będziemy walczyć w stójce i w ostatniej chwili Andrzej Sokalski jeszcze zdołał wykonać wózek. Drugi zawodnik z Slavii, reprezentujący Unii Racibórz, wykonuje wózki. Brawa, brawa dla trenerów, brawa dla trenerów za to szkolenie tutaj w tej formie walki. No i teraz sędzia upomina, że zawodnik niebieski łapie za palce. Upomnienie dostaje, kolejne upomnienie, to będzie już ostrzeżenie i strata punktów. Oj, wejście, próba wejścia w nogi i akcję mamy w parterze. Jeżeli zawodnik z Wrocławia, Eryk, przetoczy zawodnika przez plecy lub go obejdzie, zdobędzie punkty, ale Andrzej nie daje łatwo. Oj, walka tutaj dynamiczna, nie wiadomo, ale jednak Andrzej zdobywa punkty, kontruje zawodnika, obchodzi go. Zdobywa 2 punkty, 8-0 na tablicy i próba wózka jest. Mamy 2 punkty, 10-0. Jednak no, szkoda dla Unitów, a dobrze dla Wrocławia, że ta akcja skończyła się za zoną, bo wtedy sędzia musi przerwać ją do stójki, żeby toczyła się dalej. Tak by może akurat jeszcze jedna próba była wózka i by wynik był 12-0. Ale zobaczmy na tablicę, Grzegorz, 2-20 za nami, a już 10-0. Chyba możemy się tylko zastanawiać, czy Andrzej Sokalski zakończy to w pierwszej rundzie, czy w drugiej. No bo naprawdę kapitalnie walczy zawodnik na co dzień. Wejście w nogi i zdobywa. Oj, jeszcze sędzia tutaj się waha, bo musi Andrzej tak zaznaczyć. Teraz jest, są dwa punkty, koniec walki. 12-0. Przewaga techniczna i Unia niweluje straty. Gospodarze przegrywają już tylko 11-13. No tutaj, proszę Państwa, będą ogromne emocje do samego końca. Trzy walki przed nami, które będą decydować o końcowym rezultacie. I tak jak Ci, Grzegorz, mówiłem, nie będzie to mecz do jednej bramki. I już widzimy na tablicy 13-11, wyrównane